witam na moim... Na moich urodzinach. To są urodziny mojego bedekera, czwarte urodziny. Dzisiaj zapraszam Państwa na bedekerowy spacer wzdłuż Wielkiej Alei. Bardzo mi miło widzieć tych z Państwa, którzy są ze mną i z nami już dłuższy czas, niektórzy nawet 4 lata. Bardzo mi miło powitać tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy. I ten z Państwa się przedstawi, nazywam się Ewa Kowalska, prowadzę portal ibedeker.pl, który jest dedykowany miłośnikom Gdańska. Tak, jest to od dzisiaj portal. Do wczoraj był to blog, od dzisiaj już jest przedszkolakiem i jest portalem. Uprzejmie donoszę. Zapraszam Państwa na spacer z mistrzem przewodnictwa Aleksandrem Masłowskim. Brawo, brawo. Ci z Państwa, którzy z nami byli już na spacerach, wiedzą, że Aleksander jest mistrzem. Ci z Państwa, którzy są pierwszy raz, za chwilę się o tym przekonają. Obiecuję, że będzie to na pewno pyszny spacer. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy wycieczkę w tym głośnym miejscu, w tym miejscu, które niektórych zaskoczyło. Jak przy głównej arterii komunikacyjnej miasta będziemy robić wycieczkę turystyczną w końcu, bo turystyką, aczkolwiek jak to ja nazywam wewnętrzną, czyli dla mieszkańców się dzisiaj będziemy zajmować. Zaczynamy tu na przystanku, który ma nazwę bardzo historyczną. Nazywa się ten przystanek Brama Oliwska. Skąd się wzięła ta nazwa? Ta nazwa wzięła się od rzeczywiście w istniejącej kawałek dalej, w tamtą stronę, bramy, miejskiej bramy, bramy zewnętrznych fortyfikacji Śródmieścia Gdańska, bramy oliwskiej, bramy zbudowanej w linii fortyfikacji powstałych w połowie XVII wieku. Ta brama była nie tak okazała jak te bramy, które wyobrażamy sobie, bramy forteczne dawnego Gdańska. To była brama znacznie prostsza, zresztą kilkukrotnie przebudowywana. W XVII wieku znajdowała się tu właściwie na linii obecnej jezdni, tej prawej jezdni. W XIX wieku została nieco przemieszczona w stronę Wisły. Poproszę Państwa, jesteśmy w tej chwili w takim miejscu szczególnym, między wzgórzami morenowymi, które nam tutaj się zbliżają po tej stronie, i płaszczyzną brzegu, aż do brzegu Wiślanego. Tam płynęła kiedyś Wisła, teraz tam Wisła stoi, to jest Wisła martwa. Proszę Państwa, zanim ruszymy, zanim pójdziemy Wielką Aleją, która w tej chwili tutaj się zaczyna, dawniej zaczynała się jeszcze nieco w tamtą stronę, zanim pójdziemy sobie Wielką Aleją, musimy się troszeczkę rozejrzeć i popatrzeć na te miejsca związane z początkiem Wielkiej Alei, czyli wyjazdem z Gdańska. Brama Oliwska, zaraz za Bramą Oliwską znajdował się błędnik. Błędnik, wiedzą Państwo czym był. To był ogród, właściwie park. To był park, który powstał na początku XVIII wieku w miejscu wcześniejszego bagna systematycznie zasypywanego miejskim gruzem. Na początku XVIII wieku został przekształcony w park. Z tą błędnością błędnika nie było tak znowu, to nie było takie oczywiste. Niektórzy mówią, że to był labirynt. No, w pierwotnym założeniu nie był to labirynt. W drugim założeniu był to po prostu regularny park, ale też nie labirynt. Ta nazwa Irrgarten, czyli błędny ogród, była po prostu nazwą zwyczajową, nadawaną miejskim parkom w tym okresie. Niektórzy twierdzili, że nazwa Irrgarten pochodzi od ludzi psychicznie chorych, dlatego że Irrgarten znaczy również ogród, właściwie Irrgarten znaczy właściwie ogród wariatów. To był ogród, który, czy też park miejski, który funkcjonował do początku XIX wieku, czyli mniej więcej równo 100 lat. I na początku XIX wieku został zniszczony w trakcie tych dwóch oblężeń, które Gdańsk na początku XIX wieku spotkały. Po oblężeniu francuskim został splantowany, utworzono tam plac i ten plac nazwano placem Napoleona oczywiście. Na placu Napoleona odbywały się rewie wojskowe. Nazwa się nie przyjęła, chociaż była to pierwsza w Gdańsku nazwa, gdzie uczczono bohatera, i to bohatera żywego. Ale to był bohater, który dla Gdańska szybko przestał być bohaterem.